Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować 10 infografik, z którymi zdrowe odżywianie będzie super zdrowe. Ja osobiście chciałbym te infografiki jakieś 10-15 lat temu zobaczyć. Na pewno by to przyspieszyło światopogląd, by mi zmieniło trochę na temat zmiany nawyków żywieniowych i pomogło zrozumieć, czym tak naprawdę jest zdrowe odżywianie, bo wiecie, no zdrowe odżywianie nie polega na tym, że my wchodzimy na dietę na 12 tygodni i trzymamy się restrykcyjnie, tylko zdrowe odżywianie to jest suma tysięcy odcieni tak naprawdę, bo nie jesteśmy w stanie całe życie jeść turbo zdrowo i pierwszą podstawową infografiką, którą chcę Wam zaprezentować, no to ściąga, gdy nie wiesz, gdzie znajdują się węglowodany, białka, tłuszcze i superfoodsy, bo wiele osób przykładowo nie wie, gdzie znajdują się węglowodany, po czym ktoś mi mówi, zjedz na szybko jakiegoś węgla, przed treningiem będziesz miała więcej, czy będziesz miał więcej energii na samym treningu, po czym ta osoba je rybę czy owoce morza. A tutaj właśnie chodzi o to, że węgle to mamy kaszy, daktyle, jabłko, ziemniaki. Oczywiście można na tabelach to sprawdzić i oczywiście do tego zachęcam, ale tu mamy takie zestawienie, gdzie ja z tego korzystam i z tego sobie nawet komponuję, tutaj banana nie ma, ale z tego też komponuję najróżniejsze takie szybkie posiłki, czy to szejki, dlatego warto się z tym zaznajomić. Oczywiście wszystkie linki do tych infografik macie w opisie pod filmem, dlatego tutaj białka, pamiętajmy, to są z reguły mięsa, owoce morza, ryby, warzywa strączkowe też mają sporo. Jeżeli chodzi o właśnie tłuszcze, to mamy tak, orzechy, masło, siemię lniane, awokado i też pamiętajmy, że orzechy, nasiona są pół na pół z reguły białko-tłuszcz, więc to jest taki posiłek białkowo-tłuszczowy. A superfoodsy to też można zobrazować Wam to, że im coś ma mniej kalorii, a ma więcej witamin i minerałów i tych związków fitochemicznych, czytaj polifenoli, no to właśnie można zaklasyfikować to jako superfood, czyli szpina, grukiew wodna, rozpunka, jarmuż, boćwina, ostropest. To możecie sobie wydrukować i taka podstawowa, to jest takie must have, które musimy gdzieś z tyłu głowy mieć, żeby wiedzieć, jak komponować w ogóle posiłek. Zobaczcie, bierzecie kaszę, już macie węglowodany, bierzecie rybę, grillujecie, już macie białko, pruszycie do tego siemię lniane czy odrobinę pociętego awokado, już mamy tłuszcze, no i dajemy jakąś garść rozpunki czy szpinaku i już mamy superfood i to jest kompletny posiłek tak naprawdę i mamy białka, tłuszcze, węglowodany, wszystko się zgadza, dlatego to jest pierwsza infografika. Druga opcja, którą też warto pamiętać, to żeby nie wpadać w skrajności dotyczące żywienia, bo mamy różne sposoby odżywiania, sposób szalony, czysty i zbilansowany. Szalony, no to jest taki typowy Kowalski, który klasyfikuje się do żywienia zachodniego, który jest zaczerpnięty rodem z Ameryki, czyli fast foody, jakieś chipsy, paluszki, w ogóle nie ma tam nic zdrowego. Czysty to jest przykładowo 100% albo nic metoda. Czy każdy tam sobie liczy i musi tylko warzywa, owoce jeść, ekologiczne mięsa, bo tak to umrze, jak coś zje. Dlatego to też nie polecam, bo to długofalowo może wprowadzić do ortoreksji, czyli zaburzeń odżywiania i zniechęcić nas w ogóle w dłuższym rozrachunku do prowadzenia zdrowego stylu życia. A zbilansowany, no to jest zasada 80-20, czyli tutaj jemy bardzo zdrowo, czysto, zbilansowanie, ale mamy ten margines 20% na testowanie różnych kuchni świata i eksperymentowanie nawet ze śmieciowym jedzeniem. Tutaj mamy przykładowo trzecią grafikę, 6 zmian na zdrowsze odżywianie. Przykładowo mi chodzi o to, żeby zmniejszyć ilość jedzonego mięsa na rzecz warzyw, ale nie chodzi mi o wyeliminowanie dobrej jakości owoców morza, ryb i tak dalej, tylko mi chodzi właśnie o jakieś kiełbasy, szynki, te wszystkie marketowe napizgane azotanami produkty warto wyeliminować i przykładowo jeść rzadziej, no tak najprościej mówiąc. W to miejsce możemy dorzucić strączków chociażby, no i oczywiście dosładzane napoje, dlatego też teraz ten podatek cukrowy wchodzi, to może będzie jakiś dobra, co ja pieprzę, kto ma pić, to i tak będzie, oczywiście to uderza jak zwykle najbiedniejszych niestety. Tak na marginesie, warto wyeliminować napoje słodzone na rzecz chociażby owoców. Nie jesteście w stanie tyle dostarczyć cukru z owoców, byście musieli zjeść, nie wiem, 5 kilo arbuza, żeby dostarczyć tyle cukru, co macie przykładowo w litrowej czy 1,5-litrowej coli, czy jakiejś tam fancie. Dlatego miejcie to na uwadze.
mniej siedzenia, więcej aktywności, po prostu tutaj macie film też do spacerów, ile korzyści ma zwykły spacer. Aktywność fizyczna nie wymaga treningu, dlatego też możecie iść na spacer z słuchawkami, podcastu posłuchać i już macie, wiecie, tą liczbę kroków nabitą, to jest naprawdę ukłon w stronę waszego zdrowia, super sprawa. Ja już tutaj teraz w kontekście kawy nie będę tutaj ciągnąć tego tematu, bo kawę sam piję 2 dziennie, dlatego też, żeby nie było, że jestem hipokrytą, że nie każę pić kawy. Mi chodzi o to, że jak ktoś już chleje 6-7 i w ogóle nie ma nawyku popijania wody, no to lepiej wyeliminować z 2-3 kubki kawy na rzecz wody, albo też możemy popijać sobie yerbę. Też nas to będzie pobudzać, a trochę tych makroelementów dostarczymy. I teraz tak, zarówno kawa, jak i yerba ma potencjał pronowotworowy. Zresztą w dzisiejszym świecie wszystko ma potencjał pronowotworowy, dlatego też tu się już nie potyczkujcie patykami, że yerba też ma pronowotworowe substancje i po co ty kawę każesz pić? No, dlatego mówię, wszystko z głową, a zresztą jak wypijesz kawę i na to będziesz miał zbilansowaną michę w postaci zielonych warzyw, błonnika, zdrowych kwasów tłuszczowych, to te potencjalne pronowotworowe substancje nawet cię nie tykają. Jak cię tykałem, to w minimalnej ilości. Mniej TV, więcej książek, nie ryjcie sobie puchy tymi wiadomościami. Ja ogólnie jestem apolityczny, mam to w dupie, kto na kogo głosuje, ale nie pieszcie sobie cały czas tymi samymi informacjami głowy. Wystarczy, że raz na 3-4 dni zrobicie podsumowanie półgodzinne, czy to w postaci artykułu, czy nawet gdzieś sobie obejrzycie wiadomości informacyjne i już jest okej, okay, a nie żyjecie tym i się, wiecie, no piana niektórym z buzi leci. To po pierwsze, że dla psychiki nie jest za dobre, no i po prostu też tworzy takie bezsensowne obozy, bańki informacyjne, mało istotne. Edukujcie się, wyciszajcie się, zwłaszcza przed snem, książkami i to jest, uważam, super rozwiązanie. Mniej cudzego życia, więcej swojego życia. No tutaj, zanim rzucisz kamień, to upewnij się, czy masz czysto pod dupą. No, dlatego też lepiej żyjcie swoim życiem, rozwiązujcie swoje problemy, a nie koncentrujecie się co u kogoś i wiecie. No i tutaj też macie infografikę dotyczącą kanapkożerców. Ja osobiście raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, jak żona kupi chlebek, bo ona uwielbia, no to zjem. Dlatego też tu macie propozycje dotyczące najróżniejszych ekspresji, łosoś, mozzarella, ogórek. Już mamy fajną zachód słońca. O, zachód słońca nad Antarktydą. Chleb żytni, szynka domowa, ser, parmezan, szczypiorek. No to jest niezłe. Testuję. Klasyk, szynka, szpinak, pomidor. O, widzicie, mi właśnie chodzi o to, żebyście też nie wpadali, to co mówiłem, wyeliminować szynki, kiełbasy, ale też jeżeli szynka się pojawia, to też pamiętajcie, że trzeba to jakoś nadgonić w postaci większej ilości szpinaków, większej ilości pomidorów. Niech ta kanapka będzie taka gruba, ale 80% to niech będą produkty roślinne. I nawet jeżeli ta szynka ma dużo azotynów, azotanów i nie ma za dobrego składu, no to już w jakimś stopniu to zminimalizujecie. Tu oczywiście też tą infografikę wam podsyłam w opisie. No i tutaj lecimy z takimi prostymi przepisami. Płatki owsiane, gorzka czekolada, banan, masło orzechowe, to wszystko lepimy do piekarnika. Już mamy zdrowe, fajne ciastka. I tutaj jeżeli chodzi o szejki, też macie propozycje szejków z BTW i błonnikiem, czyli macie białko, tłuszcz węglowodany plus wartość energetyczną. Każdy może sobie zerknąć i ja rekomenduję na śniadanie z reguły, że jestem niejadkiem od rana, też robię przeciągane posty czasami, czyli tam kawa, woda, godzinka odpoczynku po przebudzeniu, nic nie jem, potem walę szejka. I potem kolejny posiłek, no to jest gdzieś po 3-4 godzinach i nie bójcie się, jeżeli właśnie tu macie żółtko, macie masło orzechowe, to się wydaje, że to o, przeleci Damian i wiesz, siknę, pryknę, 15 minut już jestem głodny. Nie, nie jesteś głodny, bo z reguły to jest tak, że się właśnie zapomina o odpowiedniej ilości błonnika i tłuszczu. Dlatego jeżeli to będzie na odpowiednim poziomie, no to uwierz mi, że to trawienie może się wydłużyć w czasie o godzinę, półtorej, a przypominam, że jeżeli mamy sporą ilość kwasów tłuszczowych zdrowych, to też czas opróżniania żołądka jest dłuższy, czyli ta perystaltyka jest dłuższa, przez co też więcej witamin notabene się wchłania
ale to tak na marginesie. I tutaj przed treningiem przykładowo możemy się dobić suszonymi bananami w 100 gramach. Taki produkt ma 360 kilokalorii, świeży banan ma przykładowo w 100 gramach 95 kilokalorii. Oczywiście to jest jedz więcej i chudnij w kontekście, żeby zwracać uwagę, bo banan spoko, no przecież owoce też można jeść, można, tylko świeży. I dokładnie to samo tyczy się suszonych śliwek. Zobaczcie, jak się zagęszcza, wiadomo, woda się pozbywa, tu jest 100 gramów i tu jest 100 gramów. Wiadomo, że tutaj w suszonych śliwkach będzie więcej błonnika i witamin, minerałów, ale też kalorii będzie sporo, więc jeżeli używajcie tego jako narzędzi, jeżeli chcecie zaspokoić głód, macie ochotę na coś słodkiego, a chcecie spalić czy tam dociąć się troszkę, no to lepiej świeże. Jeżeli jesteście na masie i chcecie dobijać tych kalorii, no to lepiej suszone śliwki. I też jako produkty posiłki przedtreningowe, gdzie musicie mieć tej energii, zwłaszcza jeżeli ten pułap tlenowy jest tętno maksymalne powyżej tam 70-80, no to już typowo czerpiecie energię z węglowodanów. Dlatego tutaj też infografiki wam podsyłam, tu macie oczywiście tego więcej. No i tutaj smaczne, zdrowe placuchy. To jest też mój ulubiony przepis. Najszybszy banan, jajko, płatki owsiane. Wszystko gnieciemy na maśle klarowanym, czy tam jeżeli chcecie nutę zachodu poczuć, no to na maśle kokosowym. Też już się nie spuszczajcie nad jakie co do smażenia. Samo smażenie i każdy olej jest niezdrowy, ale to jest produkt, można powiedzieć, taki na pół rekreacyjny, pół zdrowy, dlatego to też jest wyrwane, pamiętajcie, z kontekstu. Jakbyśmy tak tylko się odżywiali, no to też same fityniany z płatków owsianych być może też coś mogłyby zaszkodzić, ale pamiętajmy, że każdy posiłek rozpatrujemy w szerszej skali całego dnia czy tygodnia, jakie posiłki były na poszczególnych dniach, poszczególnych godzinach. O to chodzi. Dlatego też tu możemy mieć więcej szczawianów, fitynianów, ale w kolejnym produkcie, w kolejnym posiłku możecie mieć tych fitynianów mniej i jest, wszystko się zgadza. Tutaj też wam podsyłam ściągę, gdy nie wiesz, gdzie znajduje się witamina C. Witamina C, suplementacja też, ale też jakieś nie turbo duże dawki i oczywiście trzeba wiedzieć, kiedy tą suplementację stosować, bo jeżeli ktoś robi masę i będzie duże dawki walił po treningu, no to tam jest sporo antyoksydantów, czyli po treningu siłowym my potrzebujemy te stany zapalne, żeby zbudować mięsień. A jeżeli będziemy, czy to właśnie morsować, bezpośrednio po treningu też jest przykład, powoduje, że zmniejszają się stany zapalne, jeżeli się kąpiemy w zimnej wodzie, no to też nie jest optymalne w kontekście budowania masy mięśniowej, ale przykładowo w kontekście regeneracji, że nam nie zależy na właśnie masie, czy nam zależy tylko, żeby się zregenerować od jednostki treningowej do jednostki treningowej dla przykładowo zawodników sztuk walki, że oni mają mnóstwo tych jednostek treningowych, no to taka witamina C jak najbardziej po treningu super. Ale teraz jeszcze chciałem nadmienić, że tu nie tylko witamina C, bo tutaj jak przesuniemy, no to mamy witaminę D, E, K1, K2, A, B1, czyli te wszystkie macie zestawienie tutaj niezbędnych witamin, które powodują, że twoje ciało działa tak jak trzeba. No i tutaj jeszcze też dodatkowy bonus związany z płatkami owsianymi, w sensie z wariacjami dotyczącymi płatków owsianych i z czym to robić. Tu jest taka wersja premium z czekoladą, z miodem, masłem sezamowym, bananami, borówką, płatki kokosowe. No oczywiście borówki teraz nie ma, przykładowo można mrożone zastosować, płatki owsiane na słodko, no to tam jest około koszt 2,90 groszy, ale to tylko od was zależy, jakich macie budżet, jak chcecie zaszaleć na śniadanie. Tutaj też macie takie zestawienie w postaci jednej infografiki i możecie się nią sugerować. Kolejna infografika dotyczy naszych jelit. Zwracajcie uwagę na jelita, one na przestrzeni 10 lat są utożsamiane na dobrą sprawę z większością chorób cywilizacyjnych, czyli cukrzyca, nowotwory, Parkinson, wszystko zaczyna się od jelit, dlatego musicie dbać o te jelita. Jelita lubią sen, zdrowe jedzenie, kiszonki, pod warunkiem, że już nie macie rozwalonych tych jelit, bo jeżeli macie już rozwalone, to różnie to bywa. W kiszonkach mamy dużo histaminy, jeżeli brakuje nam odpowiednich bakterii, które tą histaminę umieją zagospodarować, no to też może dojść do negatywnych, na przykład zaostrzeń
lęku. Tutaj macie film. Błonnik i prawidłowe nawodnienie. No a tutaj przewlekły stres, nawet przesadzanie z aktywnością fizyczną też powoduje utratę selektywności naszych jelit, czyli endotoksyny, czyli te bakterie, które umierają, mogą przedostać się do naszego krwiobiegu. Osoby predysponowane mogą nawet odczuwać aktywację najróżniejszych chorób autoagresywnych. To też jest wiele badań na to, ale też pamiętajmy, że i stres, i antybiotyki, kwasy tłuszczowe, trans, smog, plastik. Tutaj dbajcie o to, żeby minimalizować te czynniki, a na pewno wasze jelita wam podziękuje. No i tutaj też macie więcej informacji na temat tych jelit, więc tutaj sobie oczywiście to musicie przejrzeć. Banan dobrze wpływa na jelitę, jabłko jest dobre na serce, no i tak pyrka nasza polska klasyczna wygrywa, bo zrobić z niej wódę, frytki. Jeżeli jest weekend, raz w miesiącu, nie widzę problemu, żebyście zjedli fryteczkę, czy sobie wypili setunię, wszystko jest dla ludzi. Nie zachęcam do alkoholu, ale też jeżeli jest okazja, no to napijcie się i bądźcie ludźmi. Formę, zdrowe odżywianie buduje się poprzez 95% roku i wtedy się wybiera zdrowe nawyki żywieniowe i myśli o tym, ale jeżeli jest ku temu okazja, to można zapomnieć o całym świecie i niech wiruje cały świat. Dlatego też zostawiam was z tym optymistycznym akcentem, że wszystko ma swoje miejsce w naszym żywieniu, tylko musimy być inteligentnymi konsumentami, tak zwanymi prosumentami, którzy korzystają z wszystkiego tylko z głową. Tyle ode mnie. Przypominam, że są podcasty na platformie. Jeżeli lubicie się edukować, biegając, myć garki, sprzątając, to są kolejne odcinki, które warto przesłuchać.